Dobra. Czyli dzisiaj czwartek z losowaniem frakcji i tak to wygląda. I dobieramy sobie teraz armię. Sobie się tylko zrobię wyro. Sorry tu, ale pierdolnie cię trochę na filmiku. A co zrobisz? Łóżko. A, spoko, okej. Ja mogę być w środku, jakby co. Przemek, weź lepiej zamiast tych najeźdźców więcej hoplitów. Tych Tillyrist chyba też są mocni. No, 105 pancerzy. I tani. No dobra. Mam coś do ostrzeliwywania. Falangici to tylko mięso. Jeden mam minus, że nie mam włóczników do obrony procarzy. Ale to będąc w środku, to chyba przeżyję. Okay. Dobra, to. Jakie już pozycje zajmują? Zobaczmy, co tam mają. Przemek. Tufas. O, spoko. Szlachetni hoblici sparci toparami, to będzie niezłe. I dużo procarzy. Seba. No, tu jeszcze buduje. I Remix. Pontyjscy szermierze, o, dużo szermierzy. Będziesz na środku, Remix? No, tak mi się wydaje. To tyle jazdy na środek? Bym wziął chyba więcej strzelających jednostek na środek. Mam miękką piechotę trochę, a mocno jazdy po prostu. Ale na środek falangi ci będą spoko. Słuchajcie, zmieńcie rozmiarki, bo na wielkich to nam po prostu nie uciągnie tej gry i zaraz ją wywali. Uciągnie, uciągnie. Nie no, nie grajmy na jakichś minimalnych jednostkach, bo to wieśniacko wygląda. Ale nie na wielkich, na zwykłych, dużych. Dobra, a tu są wielkie, tak? No, bo 160. Nie, 120 ja mam. Ja mam 160. Aha. A, no nie, dobra, to możemy zmienić. W sensie, jak patrzę, to mam 160. To Remix musi zmienić, bo Remix ma założoną grę. Tylko, że podczas już postępowania to nie mogę tego zmienić. No to musimy wyjść wszyscy, musisz od nowa założyć. No, wszyscy pamiętają frakcję, tak? No, to zaraz się zobaczymy. No dobra, jesteśmy z powrotem. Na środek to będzie może być problem, Remix, bo masz mało strzelających. To mi się wydaje, że ty bardziej na środek się nastawiłeś, bo masz mało jazdy. Ja? No. No tak. No i Remix jak ma być na środku, to ma sporo jazdy, a mało strzelań. Nie będzie na środku, przecież on ma... Kto? Przemek. No spoko, może też być. No to dobra, okej, może tak być. To zmniejszy falangę wtedy. No właśnie, właśnie. Nie będzie ci tak potrzebne. Dobra, ja gotowy jestem. Ale to działa, chociaż wezmę, żeby coś było. Właśnie, jaką tu strategię odbierzemy? Bo dobrze Remix mówi, że faktycznie Spirks będzie na skrzydle, ma partię. A my w ogóle... Pamiętacie, jak graliśmy, co Henry grał i Pirks miał wtedy też partię? I dobrą wzięliśmy, kurde, nie mamy w ogóle, jakie mamy frakcje przeciwko sobie, masakra. Przerąbiemy to. Bo dobrą było... Rybakowie są miękcy. Arwenowie byli dobrzy, dobrą kontrą na tych Pirksa. Bo jak wziął tam Henryk same prawie jednostki strzelające i kawalerię od groma tego, to Pirks miał związane ręce. A tutaj kurde nie mamy za bardzo. Biorę nawet konnych strzelców, bo on mi wystrzela. Ja wezmę więcej pieszych i będę za piechotę chyba wrócił. Mm-hmm. No wiesz, plus był wtedy taki, że Henryk wziął poborowych sług, nie? To tam wziął ich
spytę drogą jazdę. Także jak. Z kamery w układzie jest i wpytę. No dobra, nie wiem, zobaczymy co z tego będzie, ale i tak. Nie, mi się wydaje, że lokalacja nie wiem jaką mam piechotę, ale może frontem się po prostu przeróżnimy. Legionistów mam weneckich. Oni są na poziomie tych szermierzy właśnie. Może... Będzie tak. Ciężko, to na pewno. Nie no, a rywa, tych arywaków, tych... No mają dwie frakcje barbarzyńskie, mocną piechotę, a my nie mamy żadnej, więc... Prawdę mówiąc, to żadnej mocnej piechoty nie mamy. Najmocniejszą piechotę jaką mamy to są moi królewscy peltasi, ale oni też nie są najlepsi. Ale za to dobrą jazdę mamy. No to Partia też ma dobrą jazdę. Galacja też ma kapadocką. Dupa. Ciężkie konie o rewaków też. Coś wykombinujemy, to jest... No, tylko baktryjska jazda jest tutaj mocna. A, czyli cała odpowiedzialność na mnie spada. Tak, ty musisz zatrzymać ich całą kawalerię. Całą armię. A wy w tym czasie ich otoczycie. A my będziemy ich ostrzeliwać strzelającymi jednostkami. Po kopie. Ostrzeliwać strzelającymi jednostkami będziemy. Właśnie, może zastanujemy ich strzelcami. No, ja tak no to ja tak mam, no zobacz ile ja mam strzelców. 5 strzelców i to zobacz jaki. 4 rodyjskich i 1 reteński. Rybaków wystrzelamy i na nich skupimy ostrzał i potem się zobaczy. Byle powstrzymać Pirksa i Arwernów. No dobra, zobaczymy. No, udało się. Patrz, mi się coś spierdolę. Ja. No, ale się ładuje długo. O, jest. No i to jest. To mi się ładuje. No dobra. Pizz. Dobra. Ale pizgło. To prawą, kto lewą, bo mi tam obojętnie. Mi też. Ja prawy środek. Okej, to ja lewy środek. Ja mogę wejść prawą wtedy. Okej. Okay. Understood. O właśnie przebiegiem, byś się mógł szeroko rozstawić też w moją stronę, miałem tylko 6 oddziałów szermierzy. Ja w typowo w jazdę poszedłem. Plus. Moja piechota by potrzebowała wsparcia. Chyba, że trafię na partię, to luz. Wtedy walcem przejedź przez tych, co będą przed tobą. Chyba, że to będą Marvelowie, no to... To walczą przez panie. W telewizji co? Jurassic Park. Dobra. A co za to jest? A co tu za jakiś generał mi tu stoi? Gdzie masz generał? No dobra. No ciekaw jestem jak to nam pójdzie. Szturmówkę masz ładunków. Ona tylko wiedzie i na tyle. Kurczę, słabo cię słychać. Skurda, teraz nie mogę wyjść, żeby cię podgłośnić.
Ja wszystkich dobrze słyszę. No ty, no tak. Remix tak jakoś leciutko, leciutko tak. Cichutko troszkę. Tak leciutko troszkę to. Capitation. No ciekawe jak nam to pójdzie. A na początku wychodzimy do przodu czy jak? No tak, troszeczkę będziemy podchodzić, troszeczkę. Troszkami. Tak, zobaczymy co oni będą robić. Chociaż podejrzewam, że to oni będą nas atakować. Bo ja to im pozwolę... Pozwolę im na to, żeby stali i żeby się dali ostrzeliwać. Więc... Raczej mi nie będą atakować. O, bardzo dobrze, ktoś kliknął w końcu, bo ile można czekać? Nie ma! Za późno. Ale to ich też chyba się już złamał. Do 6 dał gotowość. Remix obok mnie. Tutaj jazdy. Jak ty patrzę, to na flankę mamy strasznie słabą piechotę. No. No. Wszyscy poszliśmy w jazdę. Będzie ciężko, będzie ciężko. Trzeba będzie te flanki jakoś wspierać tam. Jakoś tak się postaram ostrzeliwać trochę przed sobą. Nie. O, ja mam rybaków naprzeciwko siebie, jak miło. No i co? Dziwnie się rozstawili. To oni też chcą się chyba przerzucić przez centrum. Bo dwóch cel, dwie frakcje strategiczne. Celtyckich procarzy. Serio, Pirks. Pirks co wziął? Plity. Konnych szlachetnej krwi. Narąbał. Dwóch katafraktów. Taka sama konnica jak moja. Cztery jednostki, no. No. Palce w zmarłym. To dziwne. Jest u mnie lepiej. Myślałem, że pociśnie katafraktów, co? Bo oddział ma katafraktów. No taką wziął armię. Niezbyt jakąś ofensywną. Piechota taka sama jak moja. Poplito wziął? Dziwne. No pierwszą linię. Sobie wziął. Wybrał. Konica strzelecka. Szermierze wybrał. Czekaj. A nie dużo mam za przysię... A nie dużo. Trzy oddziały. Spokojnie. Okej, okej. Okay. No już tylko podejdę jeszcze kawałek i tyle. Vader Blade? Co to jest? No Vader. Nie znam. No nowa część Gwiezdnych Wojen wychodzi, no to... O, zamieniają. To chodźcie, idziemy jak się zamieniają. Niech panikują. Panikują. No to jest dobry pomysł. Zmieniliśmy na nich kwestię. Jedziemy. Aż wyłączę falangę, żeby szybciej iść. Ja się jeszcze nie ustawiłem. No niestety. Zdążysz. No jest lekkotni zbrojni, fuck. Na dwójce jedziecie? Kutari też są mocni. No to Przemek, możesz mi tu w piechocie pomagać. General! No przez flanki się przeróżnego metku jazdy z Celtyberską. Już mi to ci... Dokładnie już nic nie... Tam się kręcić. Tego sobie zostawię trochę z tyłu. Na później. Kurde, masz na to jazda celtyberska jednak. Tylko pancerz mają słaby. Ej, no panowie, spokojnie. Dawaj. Patrz, ja już zaczynam strzelać zaraz. Tylko, że ja nie mogę tak daleko, bez spod to robię. Nie, ja jestem w płodu na razie. Czekaj to! Bo ja muszę uciekać ich konnych, chcę postrzelać trochę do nich. Piechotę będę napalał. Come on!
No i się moi. A Jezu, gdzie oni idą? Boże, co za ciecie, no. Kurde, jak mnie te jednostki wkurzają czasem. Są w zasięgu, ale muszą, jak każdy im atakować, to muszą podejść bliżej. Tak, to jest kretyństwo. Żebyście byli w centrum równo. Żeby tam jadą, nie pokombinało. Citizen Cavalry! Forward! Cut, advance! Quickly now! O nie. Ognio. Tak, ci berlińscy pancerze są mocni. Ile nie mają pancerza? Pierks ma więcej pracy. Kurde. Trzeba uważać, żeby tu dziura się nie zrobiła. Ja muszę podejść na zasięg strzału. Też trzeba ich podejść. Bikes at the ready! Form for legs! Advance at speed! Sokii! No Jezu, co oni tak się wolno ruszają? Ogólnie to później mógłbyś mi Przemek podesłać tych swoich rycerzy? Jest za czym, bo oni za blisko podejdą, jak im kazali atakować. I wystrzelam na tych arabaków. Ja się wtedy przebiję. Bo skutarii mają chyba w tobie pancerz. 50. No to w sumie trochę słabe, jak na ciężką piechotę. General! No co jest? No, kazaj mi się wycofać, a nie biegnie dalej. No co jest z tym gruntem? No, tak jakoś dziwnie. Buguje się, czy co? No, teraz ładnie się ustawił. Będę mu ostrzeliwał. Przed jego piechotą będę się trochę cofał po prostu. Nie, on wpadł na ten sam pomysł. A, cofa się, tak? Strzelać. Tu źle się ustawił u mnie koleś, bo... ostrzeliwuje mu kilka jednostek naraz. No na razie jest źle. Spoko. Nie, no patrz, to się cofa, on się boi ze mną iść na zmianę ognia. Jest to pomogło. Riders advance! I staram się Tupowi pomóc tam ten, żeby tych uczników syryjskich wystrzelać. Bo Temer się wystraszył, więc zaczął zostawać rycerzami w dupę.
się z tym barbarzyńcy, tylko że mają więcej pancerza niż chłodni albo helenistyczni. To jest bez sensu. Nie dość, że mają mocną piechotę, to im jeszcze procarze wzmocnili. No. Dobra, ja tu się muszę troszeczkę pokombinować. Spoko. Bo arewakowie też tam idą, to ja po prostu wesprę wszystkich, co mam. Mnie trochę w dupę dostaje moje już jest. Dlaczego? Mam więcej pisarzy. Dobra, to już ci troszkę pomogę. Jest jeszcze konni łucznicy. Dobra, to wystrzelamy, jest dobrze. Run, Kosiu! Strzelajcie, strzelajcie. Coś ty, ta jedna jednostka procarzy, to coś mi nie za bardzo. Jeszcze Temer nie wie, ale biegał w zasięgu moich procarzy. Tylko bezsensownie. A coś się ruszyło. Pirksa. Procesami to będzie mucił, uważaj. Masz praktycznie liczników to. Jeden oddział został. No tam ci pomaga trochę Remix. Co oni tu kurwa strzelają? Tych strzelać ciecie. Jak to trochę kurwa pogonić, bo to... Dobra. Jak tam u was? Ale taka walka strzelająca. Pierwszy raz taką bitwę. Nie, bo timer po prostu ucieka przede mną. A, tu się odgryza się. A, bo widzę, że Remix, że ty już nie masz. Ja muszę strzelać, no. Być tu piechotą. I ja podejdę bliżej. I ja go będę timerką. Najwyżej atakujemy we dwóch Vadera. I rozniesiemy Imperium. Ale nie strzelaj mu z poborowych później. Tylko właśnie podaj. Ale ja już nie mam amunicji praktycznie, więc... Przepraszam? No. Nie przerzucaj do mnie. Oni i tak nie mają amunicji. Aha. To ich około mięso armatnie wysyło. Aha, dobra. To lepiej na... Nie, to lepiej tu zaatakuj nimi. Bo ja nie potrzebuję. No, jeszcze mam dużo amunicji. Jakbyś mógł mi tutaj troszkę ostrzelać. Ale za to podejdź tak piechotą. Bo ja tutaj pomagam Renixowi, a sam nie mam już czym się odgryzać. Podejdź tak jak pokazałem. I ja wtedy będę mógł kawałek podejść. Mhm.
Kurwa, tośmy się powystrzelali, co teraz? No, odchodź. Ale poczekaj jeszcze, bo jeszcze tam widzisz troszkę zwiał tymi swoimi procesami, i się odgryzam. Ale tak się ustaw, żeby tu nie było dziury, nie? Równo ze mną. Kurde, ci mi się wystrzelali, no fucking shit, kiedy? Nawet nie zauważyłem. No, ostra. Jeszcze jedna salwa mi została. Masz też takie wololo zabili? Żołnierze? Takie okrzyki. Loose! Slingers! Nie twoi to nie wiem. Skrót galaczcy? A jak tam na drugiej planie, który zruszył? No musisz Remix coś kombinować, bo ja już też tam nie mam czym strzelać. Będą się. O, widzę co będą robić. Zobaczymy jak ostro ruszymy do ataku teraz. Strzelaj ich. Ja na to zaszarżuję jazdą na ten. A na tych krucerzy. I ten. I ostro ruszamy. No okej. No i jak mi strzelają? No co za cholery jedne. Jesz. No to do walki w zwarciu doszło. Ale tylko z arwernami, albo tak po prostu, żeby ja mógł też coś wrócić. Dobra, Remix atakuje, ja też jadę. Podobimy. No on tych strzelców ma, kurde, trochę ich... Tak przegrałeś tam w okay. Ja? No. Ja strzelałem wszystko, co miałem. Nie, nie o tym chodzi, ale no się nie wie właśnie. Uwaga, jakaś szarża tutaj. A nie, na razie spokojnie, to nie, wystrzelajmy się. Moi pontyjscy będą mogli rzucać w tych galatów trochę. Jak za to będą mieli zasięg, wiesz? No ja przerzucę trochę moich procarzy na twoją stronę. Spokojnie. No masz tymi z niepowodnymi procarzami Przemek jeszcze amunicję? Dwa ostatnie oddziały z amunicją przerzucam właśnie. No to jeszcze swoich dwa oddziały procarzy, to zmieciemy ich. Ale... Moją może po dwa strzały tam ci procarzy. No jak widzisz, jak sami zostali po 30 oddziałów, bo tam załamali się i wrócili. O, Przemek ustaw się tak odtąd. No, trochę przesadziłem, nie jestem blisko, ale no wiesz. Kurwa. Takiego... Nie pierdolę, nie umiem prostej kreski narysować. Ludowie będzie zadowolony. Jakie podchody. Forward! Ready and waiting! Walcz! Back now! Chodź, 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 dobra, ale ja ci już prawie nie pójdę, proszę zdarzyć. Fire!
No co ci procarze robią? Ale ja nie podchodzę, gdy nas zasiąg żyty kamień. Co tu sobie? Aha. No i miałem się tak zawijać się na flankę. O, widzę tam na Brightlancer, że zostawiamy. No, tam już... On od razu do zwarcia też. No ja nie chcę mieć czerwonej linii, co to jest? Co to ma znaczyć? Orders understood! Fire! Cut them down! Back them down! Break the lights! Ladies! Rah! Archers! We await your command! Yes, Commander! Yours to command! Commander! Yes, Commander! Are you waiting? Orders? Orders understood! Zaraz będzie trzeba pobić, będzie trzeba nie zwrócić uwagę na zakąpienie przy czerwonej linii. Yes! By your command! At your commander! Forward! As you command! Co tu się dzieje? Coś tam z Pilsem, jak to jasno. Charge! Commander! Obidiamus! Hack them down! Commander! O Boże, ci co zrobili? Kurde! Patafian. Gdzie oni jadą? Tutaj, kurde. Macie się przedzierać. Zabić wodza, zabić wodza za może ci ich fakta ta placie nie są ginąć. Hoplites! Form phalanx! Ready and waiting! And the devil! Yes, commander! Commander! Quickly now! Commander! Attack their position! Citizen cavalry! For glory! Ready! Forward! Orders and advance at speed! Zrobisz jakiś koniec. Orders! Understood! Charge! Rally to me! Melee horsemen! Archers! For glory! For glory! Engage! Kurde, piechota mi się łamie. Przemek, możesz coś... Dobra, dupa. Nie fajnie. Jak tam Remix u ciebie? Konnica u mnie dostaje w dupę.
katafracie jego żyją, nie chcą. No ja tutaj złamałem środek. Tak, u mnie jest strasznie słabo. Dobra, ja sobie poradziłem w środku i zaraz tu nas jakoś jeśli będę. Jeśli wybijesz, to rzucaj, to mu plecysz. Cokolwiek. Yes, commander! Soki! Forward! Understood! Orders! Cholera. No też w sumie nie jest źle, bo wpadłem mu w plecy. Jazdą. Co co? Ale dobra, jest jeszcze 25 koni już tu. No nie, źle, my się przebijemy. Dobra. Mamy wyczyszczony tu środek. Ale dlatego, żebym generała nie stracił. Może to nie zostało temu. Jest dobrze, czyszczę flankę. To coś? Seba, tutaj masz jeden oddział. O, dzięki, bo się zagapiłem. Teraz się skupiłem na tym, na tej mojej flance. Jest dobrze, jest dobrze. Jak tam prawa flanka? Jak się przebija? Przebija się, będzie palima. Ale my się za to przestawiamy. Dawać, dawać, przebijajcie się tam jak najszybciej. Mógłbyś kawalerią pojeździć po plecy, jak widzisz. Nie. Z tych strzelców. No ale z tych tam przysiężonych jakbyś wjechał też by było spoko. Zaraz, ja się chcę siebie przebić. I wtedy wszystko będzie dla ciebie spokojnie. Zabiję tego generała. Ja zabijam i Turielowi generała tymi procarzami i włócznikami. Można? No ładnie tutaj Baktria. Zamykamy kocioł. Dobrze jest chłopaki, kurde nie sądziłem, ale idzie nam nieźle. Niestety za przysiężeniem się przebijają. Spokojnie przeżywamy się przez nich. Jeszcze jazda jak w plecy wpadnie to będzie pozamiatane. Jest dobrze, ja całą jazdę do ciebie rzucam, moja piechota da radę. Ja już tu flankuję. Tylko wszystko też przyjdzie. Generała zaprzysiężony trzeba załatwić i będzie dobrze. Tu to miejsce, Seba. Gdzie? Generała mi zaciuka. Trzymaj generała. Dobra, już jadę. Zresztą tu się ładnie już podjęły, łamie. O nie, tu też się łamie, dobra, tam też zaszerzy. Tutaj można ruszyć coś, zaatakować. By się zwolniło już. Kogut się trzyma, no do cholery zdychaj. Wszyscy kurwa migają. O mój generał padł. Ale no, gramy to. No, jeszcze zobaczcie, Pirksowi dużo zostało. Riders,
To nie jest czarowny zbrojny, nie, ja muszę ubić kapelerium, bo to... No inaczej nie dam rady. Oni mi tam wybijają tyle jednostek. Muszę część jazdy wycofać niestety. Dobra, ale dobra, ja to się wybiorę, wrzucę. Dalej, jazda, przerzucać się tam. Dobra, ja mu tą jazdę pogonię. Ma pilot. Ja dam radę z jego kawalerii, że dam radę. Skupcie się na piechocie Arwerfu, czy jak. To tam jest. Tutaj trzeba ukazać, na katafrakcie. Dobra, ja się ustawię tak. No dobra, już tu Pirks nie ma za bardzo pewnie czym strzelać. Takiego się nie spodziewałem. Trzeba tylko Arwenom generała zabić i będzie nieźle. O, tu będzie super szarża. Yes, advance! At the double! At our glory! Hoplitches! Charge! As you command, orders! Dobrze, jest! Chłopaki, naprawdę, kurde, wygraliśmy to. To jest, trzeba nam przyznać. Dobra. Jeszcze wam dowalę na koniec, żeby ich wyrżnąć. Hoplitches ready! To tak solidnie wygraliśmy. No. No? Tak chłopnie jak baba. Zmienicie saliczkę. No pięknie. My to jednak jesteśmy zajebiści. Kurde, rekrutami liryjskimi 108 zabiłem. Na... Piechotą za 220. Oni teraz pewnie będą mieli jakieś wymówki, że no, tu coś nam nie poszło. Nie możemy w to wierzyć, to nasza zasługa. No, ładnie. Jak ja zabiłem 1200, to ja nie wiem. Tu ładnie poleciałeś. Bo mało zabiłeś, bo Pirks miał małą armię. Zobacz, on tylko 1600 wziął, najmniejszą armię miał. No nie wiem, jakim cudem u mnie włócznicy Sturyos taką siekę zrobił. Dobra. Najlepsza jednostka. O, ci protarze to się nie popisali jedni. Nie szerwiesz. No to wszystko spoko. Najmniej hoplicy etruscy, nieźle nawet. 108 rekruci ryjscy. Dobra. I 130 najmniej wojownicy. No piechotą tak dużo nie natłukłam. Czym ja to tak dużo? No 100-150 jazdą obywatelską króci. Jakoś takich wybitnych killów to nie miałem. No ale łucznicy to tam porobili. Przemek. Ilu z tych obdzidzi ładnie. Tu topornicy też nieźle. Szlachetnych obdzidzi też. Jazda ładnie. Brakło u nas armii, która mogłaby stać normalnie na środku. Dościągnąć piki byłoby koniec. Ej, proszę was, jakie wy mieliście frakcje. Nie, mieliśmy dobrych frakcji do 4x4. Mieliśmy dobre na, do 1x1 razy 4. Wy też. No flanki powinniście wygrać. No. Flanki powinniście wygrać. No nie. Nie, no w sumie jakby się partia z Bakcie sparowała, no to byłoby wyrównanie. Nie, ale dobre to było. No. Nie no, wynik był jednoznaczny, wiesz, tutaj nie ma o czym gadać, tak? Było jednoznaczne zwycięstwo.
No, zaskakujące. No właśnie zaskakujące wydawałoby się przy budoborze nacji, właśnie dlatego, że nie no. Silne, mocne nacje, ale one nie są dobre do teamowania w sensie, kiedy tylko są takie. Barbarzyńskie same, bez ten, bez opcji właśnie postawienia, wiesz, takiej zapory z piku, w której, kurde, chuja nie ruszysz, nie? No, ale z drugiej strony można też robić tak, że procarzami przy takich zestawieniach, to takimi frakcjami barbarzyńskimi totalnie olać jednostki strzelające przeciwnika i tylko ostrzeliwać falangę. I potem jak ja miałem falangę raptem 3 jednostki rekrutów z pikami, no to dużo by nie zajęło ich wystrzelanie. I potem po prostu jak już nie ma falangi, to chociaż tak naprawdę przez taką słabą falangę, to i można i szermierzami się przebić. Się po prostu przebić. No tak, podjechać oszczepami, no tylko że ja się broniłem przed oszczepami, ale jak zaatakujesz po prostu piki tak frontalnie, takie słabe, to też je tam wyrżnie. Jak no troszkę prawda. Je zmiększysz może, najpierw. Może zabrakło ataku z naszej strony, zdecydowanie. Bo to cofaliśmy się cały czas. Moje falangi to tam gówno zrobiłeś. No dobra, wezwijmy Arroyo. No, to zobaczmy drugą bitwę będzie.